szpitalu zostałem przydzielony do sali trzyosobowej, pomimo że było dostępne tylko jedno takie pomieszczenie. Druga identyczna sala była w tym czasie remontowana. Kolejny cel został spełniony. W pomieszczeniu znajdowały się trzy łóżka. Jednak w rzeczywistości było ono przeznaczone dla dwóch osób, więc było dosyć ciasno. Tylko ja, spośród pacjentów przydzielonych do tej sali, poruszałem się na własnych nogach. Na sąsiednich łóżkach pielęgniarki umieściły dwóch panów, którzy cierpieli na chorobę o nazwie stwardnienie boczne zanikowe. Stan chorobowy jednego z nich był bardzo zaawansowany. Mężczyzna nie potrafił już fizycznie funkcjonować. Jedyną czynnością, jaką wykonywał, było poruszanie głową na boki. Drugi sąsiad znajdował się w zdecydowanie lepszym stanie w porównaniu do pierwszego. Poruszał się na wózku inwalidzkim. Potrafił samodzielnie wejść na łóżko i z niego zejść oraz w miarę sprawnie operował rękami. Nie ukrywam, że pobyt w tej sali był przeżyciem, które głęboko zapadło mi w pamięci. Nie mogłem zrozumieć, jak można było umieścić tych dwóch mężczyzn w jednej sali. Pan, który jeździł na wózku, codziennie obserwował sąsiada, który ruszał tylko głową. Myślę, że miał mnóstwo myśli związanych z tym, że taki sam stan sprawności ciała dopadnie w końcu jego. Wiedział, że to jest tylko kwestia czasu. Byłem oburzony tym, jak można było dopuścić do sytuacji, w której jeden pacjent jest narażony na obserwowanie objawów choroby, które go mogą spotkać, a właściwie spotkają go na pewno. Pan poruszający się za pomocą wózka modlił się co kilka godzin półgłosem z Biblią w rękach. W tym czasie w naszej sali panowała głucha cisza. Było słychać tylko szept rozpaczliwej modlitwy. Widziałem strach w oczach tego człowieka, co mnie absolutnie nie dziwiło i wywoływało ogromne współczucie. Jest to fragment mojej książki Zmieniając siebie, zmieniasz świat. Książka zawiera wiele historii z mojego życia, niekoniecznie optymistycznych, ale świadczących o tym, że poprzez pracę nad sobą można nauczyć się przyjmować negatywne zdarzenia, informacje, wychodzić z traum i zmieniać swoje życie. Namawiam w niej do zmiany swojego nastawienia. Piszę o tym, że jesteśmy w stanie wiele zrobić, jeśli nauczymy się zmieniać myśli i pracować nad strachem. Zapraszam do cieszenia się chwilą, małymi rzeczami. Opisuję wiele metod poprawiających życie. Napisałem też drugą książkę, Zasiej w sobie ziarno możliwości, której kontynuuję opis metod kreowania życia. Książki w wersji drukowanej są dostępne w sklepie witoldpanczyszyn.pl. W Polsce przesyłka jest darmowa. Chętnych zapraszam. Dziękuję.